sobota, 21 czerwiec, ostatni dzień u Petiego w Karpaczu. Zamówiłem coś z drobiu, jakaś sakwa i co jeszcze? Sakwa ze szpinakiem, a żona coś na wieprzowinie. Schab? Dobra, czekamy na jedzenie u Petiego. Do zupy gulaszowej zamówiłem sobie paulanera. Będzie zabójcza mieszanka z Heinekenem. Kurde, zupka dużo mięska. Dobrze, że nie piątek. Nie znam. No, zobaczymy. Dobra, zabieramy się za zupkę gulaszową. I kompozycja z dwóch piwek. A teraz żona pokaże, jak się nalewa paulanera. Boże, ale ładny. Ładnie nalany. Udało się? Jeszcze nie, to jeszcze nie koniec. Fusy, wszystkie się. Marnujesz się, marnujesz się. Udało się, nie rozlało się nic. Dobra. Nie otruje się. Dobra, paulaner nalany. Do boju, do boju. No, jedzonko przybyło. Sakwa. Zdrobił ze szpinakiem. Będę jak popi. Jak popi. Z bicepsami. A ty co wziąłeś? Schab, tak? Od schabu głowa się kiwa. Suróweczki. Nie rozśmiesz. Dobra. Póki nie skonsumuję. Dlatego Żydzi nie jedzą wieprzowiny. No, Arabowie też. Dobra. U Petiego w Karpaczu. Tak jak mój. Dobra. Jak przez przypadek znajdziesz się w Karpaczu, to knajpa u Petiego nie jest dla anorektyków na pewno. Nie dla modelek. Nie dla modelek. Jak jesteś modelką, to możesz wpaść tylko tutaj, lub modelem męskim, możesz tylko wpaść na marchewkę. Dobra, ostatnie trzy cykcyki, czyli tak, sakwa, dwie surówki. Nie zmieniliśmy knajpy przez 4 dni, to o czym świadczy? No, żona mówi, że the best. No i piwo, no paulaner. Ja fajnie, to ja wiem. Dobra, zabieram się do jedzenia.